z tej strony wasz ziomek, rybak Romek. No ostatnio nie nagrywałem, no bo nie byłem w stanie, bo byłem w stanie Kalifornia i nie chciałem, żebyście oglądali mnie w tym stanie. A to był naprawdę dobry stan, dlatego Kalifornia nazywa się dobrostanem. Ale jak zrobiłem comeback do Polski, kurde, amerykański mi tu wchodzi. Jak wróciłem do Polski, to przyjechałem do Szczecina. Lubię przyrodę, a tu jest sporo żurawi. Nie, nie. Przyjechałem tu odwiedzić paru jeleni, nie? I jednego takiego Daniela. Słuchajcie, dzisiaj będzie odcinek, który każdego zainteresuje. No chyba, że go nie zainteresuje, ale to już mnie nie interesuje. Jestem ziomek, rybak Romek, wszystkich wkurza, że mam domek 600 metrów plus garaże, że nad swoim basenem się smażę. Złota keta wisi na mej szyi, mnie pieniężnie nic nie szpili, kasa aż kapie z mego portfela, dla mnie każdy dzień to jest niedziela. Taki pewien facet, on się nazywał Benjamin Franklin. On był prezydentem USA w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Ameryce Północnej. On kiedyś powiedział taką bardzo mądrą rzecz, że w życiu można być pewnym tylko dwóch rzeczy. Śmieci i podatków, nie? No śmieciami nie będę się zajmował, no bo wiadomo, że od sprzątania to ja mam ludzi, od tej tak zwanej brudnej roboty, ale podatki. Kiedy w ogóle wymyślono podatki? No tego nie pamiętają, jak to powiadają nawet najtrwalsi górale, ale pamiętają, bo górale są pamiętliwi, że podatki trzeba płacić. I to właśnie temat podatków mnie tak zainteresował, że się postanowiłem tym zainteresować. Pewnie teraz przed ekranami już krzyczycie: czekaj, Romek, czekaj! Przecież ty nie płacisz podatków, nie? Podatki są B. Odpowiem, zgadza się, ale jak się dowiedziałem, że można odzyskać podatek i to taki lepszy niż polski, bo zagraniczna, wiadomo, że za granicą wszystko jest lepsze, pomyślałem sobie, że Romek w to wchodzi. No to wchodzę w to. Jestem teraz pod firmą Tax Solution. Tax to oznacza po amerykańsku podatki. Solution, wiadomo, czyli tutaj się podatkom salutuje. Właściciel tej firmy na licytacji WOŚP wylicytował występ w moim filmiku, dał za to ponad 5000 zł. No i przyjechałem się zapytać, nie? Dlaczego jest taki skąpy? Już się napatrzyła? A już może wracać do zajęć. To ciało działa na każdą sztukę. Dlatego też na takich jak ja mówi się działa sztuki. Posłuchaj mnie, kolego. Powiedz mi, kto tu jest szefem? Poczekaj, pomogę ci. Kuźwa, co wy w tym rybniku jecie na śniadanie? No, kto tu jest szefem? Ja. Przemyśl odpowiedź, koleżko, i odpowiedz jeszcze raz. Rozejrzyj się po sytuacji, kto tu jest szefem? Pan. Tak, to jest dobra odpowiedź i tutaj widzicie, jak ważne jest dobre BK, czyli sprawna komunikacja. Słuchajcie, bo Rafałek jest tutaj właścicielem tej firmki, Tax Solution, i bardzo zarobionym człowiekiem jest. Trudno go było złapać, ale wiecie, że nie ma ludzi nie do złapania dla buły, zwłaszcza jak ludzie uciekają w piżamie i w kapciach. No i ostatecznie go jakoś złapaliśmy. I zanim tutaj zaczęło się rozpoczęcie tego nagrania, no to z Rafałem była tutaj taka odbyta była taka rozmowa i się dowiedziałem podczas tej rozmowy, że słuchajcie, Rafałek zajmuje się tym samym co ja, Romuś Rybak, czyli odzyskiwaniem od ludzi pieniędzy. I tu pojawia się pytanie, Rafałek, nie? Bo ty no nie wyglądasz na człowieka, co by nawet 6 dyszek na klatę, na ławeczce wycisnął. Groźnie nie wyglądasz. Umówmy się, Rafałek w ogóle nie wygląda. To powiedz mi, jak ty odzyskowujesz tą mamonę? Legalnie. A! Nie lubię tego słowa, legalnie. Fu! No ale dobra, niech ci będzie. Dajmy temu szansę, nie? Legalnie. No, jak ty to robisz? Ma pan firmę? Nie mam firmy, Rafałek, ale mam coś takiego, co można by było nazwać działalnością tą, gospodarską, nie? Ale jest pan zarejestrowany. No jestem, jako bezrobotny. To ja panu nie pomogę. Rafałek,
Skup się i rozejrzyj się po sytuacji. Kto tutaj bardziej potrzebuje pomocy? Rafałek, pchasz się w gips. No ale załóżmy, że ma pan firmę i firma ponosi koszty za granicą, na przykład w krajach Unii Europejskiej. No to rachunek, który pan otrzymuje, jest zawarty VAT. Aha. I ten VAT my odzyskujemy dla naszych klientów. I co, i oni to tak chętnie oddają? Urzędy oddają, no bo muszą. Kurde, jak ja muszę od kogoś odzyskać pieniądze, to ja muszę wysłać tam do nich ludzi, albo jeszcze gorzej, bułę albo szpadla. A tam się tak po prostu oddają, bo się coś pismo im się wyśle, czy co? No tak, no ale jest haczek. O, jaki haczek? Trzeba złożyć wnioski do 30 września za rok ubiegły. W innym wypadku ani buła, ani szpadel nie pomogą. Buła, nie wstawaj, buła, spokojnie, siedź. Ty nie jesteś od pomagania. Czyli co? Czyli nie trzeba normalnie wozić ludzi do lasu, nie trzeba kopać dołów, wciągać za samochodem? Nie. Kurde. To gdzie tu jest zabawa? Dobra, pogadaliśmy. Dzięki za wodę. Kuźwa. Za wodę stówę chciałem zapłacić. Nielegalnie żeś mnie zmylił. Chociaż nic tu nie jadłem, opuszczam to miejsce bardzo zniesmaczony. Usłyszałem tutaj dzisiaj wiele przykrych i bardzo brzydkich słów. Legalnie, VAT, podatek, zapłacić. Jednak, jeżeli macie firmę i wydajecie pieniądze za granicą i chcecie odzyskać ten wydany VAT, no to dzwońcie do Tax Solution, do Rafała. On zawsze odbierze. Martyna! Martyna! Tak, Solution? No niestety w przypadku mojej działalności ma związane ręce. O kuźwa, pomidory tu sadzą. Ty, jednak coś zjem. Ale ja mam panele fotowoltaiczne. A czy mogłaby pani zadzwonić? Halo? Halo? Martyna!